Ale znowu stanąłem przed obowiązkiem, w którym to auto jest u mnie na warsztacie. Ja widzę, w jakim jest stanie i co ja mam zrobić. Zapytałem się tego człowieka. Ja mówię, ten samochód stąd powinien na złom jechać natychmiast. Nie wiem. Ten samochód... Serio, nie wiem. Może po prostu zostawię tą dyskusję w komentarzach. Może za bardzo obleciałem w piórka. Cześć wszystkim, piątek i myślę, że bardzo kontrowersyjny odcinek, ale nie do końca, bo chciałbym, żeby ten odcinek był po prostu poruszony nie jako problem występujący gdzieś, tylko jako rzecz do zastanowienia się dla Was, którzy jesteście klientami różnych warsztatów, nie tylko moich w Polsce, widzami różnych kanałów i różnego podejścia, ale też jesteście ludźmi dorosłymi, myślącymi i chciałbym poruszyć ten temat, bo on już ostatnio publicznie parę razy był ruszany i nie patrzcie na to z perspektywy gościa, który dzisiaj kupuje sobie Hellcata z salonu i jeździ, a biedni ludzie nie mają na to, żeby coś wymienić w samochodzie. Nie, dlatego że moje zdanie, które dzisiaj wypowiem w tym temacie, jest niezmienne od 16 roku, 15 roku, gdy jeździłem na taksówce starą Toyotką, bo już w tamtych latach i mówiąc o stacjach diagnostycznych i mówiąc o warsztatach, wyrażałem swoje zdanie jednoznacznie. Jeżeli nie stać mnie na samochód, to go nie mam. To nim nie jeżdżę. I tak się też stało. Jeżeli miałem E38, na które mnie nie było stać na naprawianie, to po prostu je sprzedałem za tyle, ile było warte na rynku z tym, co jest i kupiłem sobie Toyotkę Avensis, na którą już mi było stać. I ja się naprawdę pod tym względem jednym, kochani, nie zmieniłem, chociażby mi naprawdę ludzie dużo zarzucali, po prostu myślę perspektywicznie. Tytuł odcinka jest kontrowersyjny, ale wynika on ze słów wypowiadanych przeciwko tak naprawdę takiemu zachowaniu, to nie tylko my. To bardzo dużo ludzi, którzy prowadzi taki biznes, mają ten sam problem. Czyli, że zmuszamy do naprawy, wyłudzamy, jesteśmy w ogóle dziwni. Ale tym długim wstępem jeszcze tylko przypomnę, że kanał powstał z dwóch powodów. Kanał powstał dlatego, że zacząłem się uczyć mechaniki pojazdowej, ponieważ milion warsztatów robiło mnie w wała. Po prostu wymieniali, co nie było trzeba, auta wracały na lawetę i tak dalej. Jak już się rozwinął, to na Waszą prośbę powstała sieć warsztatów, którą cały czas udoskonalam, cały czas standaryzuję, cały czas rozwijam, o czym na samym końcu. Ale też zmierzyłem się z jedną rzeczą, której nie przypuszczałem. Z zajebistą odpowiedzialnością nie w postaci ubezpieczenia warsztatu czy przyjęcia reklamacji. Nie, to są samochody i słuchajcie, nieraz dochodziło do sytuacji, to jak przyjeżdżał do nas klient, który przyjechał samochodem w takim stanie, a tak naprawdę nomen omen. Nomen omen, taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w 18 roku po otwarciu M4 Garaż Szemud. To było jakiś miesiąc, półtora po, pan się umówił Fiatem Punto na diagnostykę. Będę to pamiętał do końca życia. Chłopaki od razu po mnie pobiegli, bo jeszcze na biurze siedziałem, wszystko się tak naprawdę tworzyło. Ten samochód miał takie dziury w podłużnicach. Ten samochód miał każdą oponę inną, z innym bieżnikiem. Ten samochód nie miał łożysk, koła latały tak jak chciały. Ten samochód nie miał hamulców tak naprawdę. Ten samochód nie miał sprawnego elementu zawieszenia. I lista, którą stworzyliśmy, była taka. Była przeogromna. I pan powiedział, że absolutnie, to on dojedzie do końca i jak dojadę do końca? I ja w tym momencie przeraziło mnie, bo kurczę, no przyjechał do mnie gość na diagnozę, dałem mu listę, ale zobaczyłem też bombę na kółkach, która jeździ. Oczami wyobraźni zobaczyłem sobie ten samochód koło Szemuda, jak tam kawałek dalej wyżej jest szkoła, jadące i te dzieci, które tam przechodzą, samochód na mokrym, hamujący bez ABS-u, z różnymi oponami i tak dalej, obracający się i walący w te dzieci. Ale kim ty jesteś, żeby ustanawiać prawo ruchu drogowym i rządzić? Pierwszy raz poczułem zgrzyt moralny, mówię, czy ja mam wezwać policję? Zapytałem się tego człowieka. Ja mówię, ten samochód stąd powinien na złom jechać natychmiast. Ten samochód nie nadawał się do niczego. I w tym momencie, kiedy pierwszy raz publicznie podniosłem to pytanie, co powinienem zrobić, 70% osób powiedziało, że wezwać policję, nie wypuścić i tak dalej, no ale z drugiej strony przecież się nie opłaca naprawiać. No ale może to jest jego jedyny środek do. I dużo osób też stanęło w obronie. Ale, kurde, no żyjemy niby w wolnym kraju, w wolnych czasach. Ale no nie jesteśmy tak do końca wolni, bo musimy się stosować do przepisów. Do prawa, które jest wszechobecne. No bo jak sobie wyobrażać, idziemy na zakupy, bierzemy co chcemy, nie płacimy, pokazujemy środkowy palec i wychodzimy. No są jakieś przyzwoitości, zasady, przepisy. Nie możemy od tak wyjść zastrzelić kogoś, bo nam się nie podobała jego morda. No nie. No za to odpowiemy, nie? Więc tak samo zdając prawo jazdy, wsiadając do samochodu, my odpowiadamy za nie tylko nasze bezpieczeństwo i naszych pasażerów, ale także za bezpieczeństwo wszystkich innych użytkowników na drodze.
Jeżeli z naszej winy doprowadzimy do wypadku, to poniesiemy tego konsekwencje. Ostatnio coraz prostsze, jeżeli chodzi o alkohol i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co w takim przypadku? No i wiecie, takich sytuacji było wiele, ale ostatnio w jednym z moich oddziałów, a dokładnie we Wrocławiu, na ten sam problem trafił właściciel tamtego oddziału mojego, franczyzowego, i zachował się tak, jak uczy wszystkich franczyzobiorców, tak jak uczy wszystkich mechaników. Myślę, że dość poprawnie, bo przyjechał pan na naprawy jakimś tam samochodem. No i okazało się, że no niestety, ale po podniesieniu samochodu niektóre elementy zawieszenia są po prostu luźne. Chociażby takie jak sworznie, jakieś tam naprawdę bardzo dużo rzeczy nie tak było. I natychmiast zadzwoniono, przekazano, że no niestety, ale jest do zrobienia jeszcze to, to i to i to. Ale z tych najważniejszych, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Które w każdej chwili mogą spowodować to, że koło złoży nam się jak w poduszkowcu. Pan zaprotestował i powiedział, że absolutnie nie, mamy zrobić to, co mamy zrobić. No i przed właścicielem stanęła straszna decyzja, bo wszyscy powiedzieli mu łącznie z kierownikiem warsztatu, że się pod tym absolutnie nie podpiszą. No i chłopaki zadecydowali, jak zadecydowali, jak najbardziej się za tym podpisuję, bo to jest moja filozofia, że no niestety, ale jeżeli chcę zabrać ten samochód, to dla moralnego bezpieczeństwa naszego oddziału niech zabierze go lawetą. Czy ona będzie kosztować 100 czy 200? Albo niech to naprawi. Ale nie, wiecie, nikt nie chce zmuszać. Jakby był warsztat obok, a jest tam obok, jakby przepchnął go i tam zrobił, spoko, to nie chodzi o nas, my nie chcemy kasy. My po prostu żeśmy gdzieś tam moralnie się poczuli do obowiązku. Historia się skończyła tak, że dostaliśmy strasznie negatywną opinię. No właśnie z tego tytułu. Właściciel odpowiedział bardzo rzetelnie i bardzo fajnie i upublicznił to na Facebooku. A dlaczego to upublicznił? No bo to jest publiczna opinia. No na Google jest publiczną opinią, więc on tylko ją przekopiował na inne social media i poddał do dyskusji. Ile tam się gówna wylało? Tam się gówna wylało też na mnie. Że jestem hipokrytą, bo dzisiaj staćmy na nowe samochody, a teraz chcemy zmuszać klientów do naprawy, a może to jest auto, które służy mu do pracy i dzięki temu on tylko zarabia, dzięki temu, nie wiem, dzieci wożą na rehabilitację i tak dalej. No to myślę, spoko, no ja mam taki moralny kręgosłup. Ale co kiedy te dzieci zginą, bo te koła się po prostu odkręcą po drodze, to auto było u nas na warsztacie. Opozycja powiedziała, że absolutnie nie, człowieku, przecież to auto ma, właściciel tak powiedział, to auto ma niedawno zrobiony przegląd. I tu się kłania to samo punto, które miało świeżo zrobiony przegląd. Świeżutki, świeżuteńki jak ciepła bułeczka. I stąd był ostatni odcinek o patologii polskich stacji kontroli pojazdów, bo jeżeli ktoś pełni ten zawód i wypuszcza taką bombę na kółkach, to dla niego nie powinna być lekka kara. To powinna być naprawdę potężna kara. Przecież to jest 1200 kilo blachy. Puszczone w tłum dzieci bez hamulców. I nie my jesteśmy tutaj teoretycznie od rozsądzania, ale co my? I to nie tylko my, bo to dużo warsztatów też się wiem, że wypowie. Mamy w takiej sytuacji zrobić. Tam propozycja była taka, że albo auto od nas wyjeżdża lawetą, albo za bramą będzie czekała policja, bo właściciel nie chce wziąć tego na klatę, bo część rzeczy była zrobiona, a najważniejsza część nie była zrobiona, bo klient się nie zgodził i do tego ma prawo. Oczywiście, że do tego ma prawo. A jeszcze w opinii było plucie na nas, że absolutnie, przecież przegląd przeszedł. No to jak on przeszedł? Czy Stevie Wonder robił ten przegląd? I just call to lose, no love you. No jak? No jak to miało przejść? I nie ma w tej sytuacji jeszcze nic strasznego, bo obyło się bez policji, obyło się bez wszystkiego. Jakby wiecie, gdzieś tam po prostu został niesmak straszny, moralny. Ale niedawno, tu, wczoraj sytuacja miała miejsce. Przyjechało do nas tydzień temu, czy dwa tygodnie temu Audi. Nieważne skąd. Ja po prostu wiem, że może będzie oglądał, więc może dam mu to do myślenia. Samochód jak dojeżdżał do nas, to było go słychać niczym skład hamujący z węglem na zakręcie, dlatego że układ hamulcowy w tym samochodzie nie istniał. Samochód do nas przyjechał na ogólną diagnostykę. Ogólną, rzeczową, wycieków, silnika, kompresji, uszczelki pod głowicą przy okazji tego układu hamulcowego, w którym okazało się, że klocki, już ich nie ma. Hamuje blacha z klocków o tarczę. Klient nie powiedział nam, że jest aż tak źle,
Więc pierwsze co przy przyjęciu auta było, to oczywiście protokół, obejście auta dookoła, ryski, wyrażenie na jazdę próbną, bla, 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 bla. Dziewczyny zabezpieczyły pokrowcami, foliami i wszystko. Chłopaki wsiadają, odpalają, spuszczają ręczny. Jedynka wyjeżdża tu spod warsztatu, naciska hamulec, a jedzie dalej. Rozumiecie? Nie było tam już tłok tak daleko wystawał w układzie hamulcowym, że wciśnięcie hamulca do końca nie powodowało nagłego zatrzymania się, więc absolutnie nikt powiedział, że nie będzie tym autem jechał. Diagnozę zrobiliśmy na podnośniku. Wyszła wycena przekraczająca wartość pojazdu. Spoko, przecież nikt nie musi chcieć naprawiać tego auta. I też wiedzieliśmy, że to w ogóle się nie opłaca. I tak powiedzieliśmy klientowi, że z naszej strony może taniej by to zrobił, ale jeżeli chce jeździć, to podstawową rzeczą są te hamulce, bo reszta jeszcze jako tako, to czy tam uszczelka pod głowicą, czy nie, a dopóki jeszcze da się tym jeździć, spoko. Los chciał, przekorny los, jak to Zenon śpiewał, że akurat w ten dzień, kiedy było auto wydawane, byłem. Byłem i siedziałem sam za ścianą i robiłem swoje straszne, różne, dziwne rzeczy. Usłyszałem całą dyskusję między pracownicą a człowiekiem, który przyszedł ze swoją kobietą. I pierwsze pytanie, jakie padło, słuchajcie, bo nasz mechanik spędził nad diagnostyką 2,5 godziny. Przy stawce roboczej godziny, która w Polsce u nas się rozpina od 180 do 200 paru złotych, no, stwierdzili, że serio, i ja byłem świadkiem tego. Ola, która przyjmowała to zlecenie, stwierdziła, że nie licz 2,5 godziny, bo to bez sensu, chłop po prostu nie ma tyle pieniędzy, policz go chociaż samą godzinę za tą diagnostykę, 180 zł. 2,5 godziny spędzone rozkręcania osłon, mierzenia kompresji, wykręcania świec i tak dalej, grzebania wszystkiego. No bo tak jest. Oczywiście jak przyjeżdżasz do mnie na wymianę oleju, to całą checklistę właśnie zawieszenia hamulców i tak dalej dostajesz gratis, ale patrząc tu od strony podłączania się diagnostyki komputerowej, prób wszystkich zrobionych przy silniku, do tego akurat gratis nie robimy. No i człowiek odbiera auto i słyszy, że ma zapłacić za roboczą godzinę. Jest mu powiedziane, ile jest do zrobienia, cały piękny protokół, na nim wszystko wylśnione. Ja słyszę, że ale to ja mam zapłacić? Ale nic nie mówiliście, że mam zapłacić. Ja nie mam przy sobie pieniędzy. No i pracownik jeszcze też w międzyczasie zwrócił uwagę, że no z takim układem hamulcowym, dlaczego pan nam nie powiedział? Przecież któryś z pracowników mógł zginąć. To jest, absolutnie to auto nie powinno po ulicy jeździć. Usłyszałem słowo, które mnie zapaliło. Niczym polany benzyną dostałem zapałką. Przecież ja mam dobre wyczucie. Ja umiem hamować, już tyle lat mam prawko, wiem jaki ten układ jest. Wypadłem stamtąd. I powiedziałem, co pan ma wyczute? Ja mówię, czyli jak wskoczy sarna, dziecko, ktokolwiek przed maskę, co pan ma wyczute? Wciskasz hamulec i jedziesz. No bo nie ma jak hamować. Chłop pobladł. Ja mówię, mi nie zależy na kasie. Ja mówię, dla mnie wsadźcie sobie, wiecie, te pieniądze, nie powiem gdzie. No brzydko się zachowałem, bo taki jestem, że po prostu jak się już napompuję, no to powiem, co mi siedzi na sercu. Powiedziałem, że w dupie mam te pieniądze, bierz ten samochód, masz tu protokół, wpij. Ja mówię, powinienem zawołać, mówię, policję. Ja mówię, powinienem zawołać policję, ten samochód nie powinien wyjechać na ulicę. I znowu moralny problem myślenia, jak ten człowiek odpalił ten samochód i ruszył stąd. On wie, on ma wyczute. Tylko na szczęście wiedziałem, że on pojedzie sobie u kolegi pod blokiem zrobi te hamulce, bo to też tak było wiadomo i skądś tam dostaliśmy sygnał, więc to już naprawdę, a nie wiem, czy by policja przyjechała, b. Ale znowu stanąłem przed obowiązkiem, w którym to auto jest u mnie na warsztacie. Ja widzę, w jakim jest stanie i co ja mam zrobić. Co ja mam zrobić? No teraz, kiedy mówimy, że powinniśmy wezwać policję, powinno zabrać się ten dowód i samochód powinien być zezłomowany albo naprawiony, to większość ludzi, którzy jeżdżą takimi pojazdami i o ile nie stać go na remont silnika, to ja to rozumiem. O ile nie stać go na zrobienie ręcznego, to ja to rozumiem. O ile go nie stać na ultra nowe opony, a te już mają 8-9 lat, ale nie są poparciałe i mają mięso, to ja to rozumiem. O ile cieknie gdzieś tam mu olej, to ja to rozumiem. Ale jeżeli samochód nie ma w ogóle żadnych opon, jeżeli samochód nie ma układu hamulcowego, a to jest w ogóle jakakolwiek podstawa, jeżeli samochód ma rozlane wszystkie amortyzatory, popękane sprężyny, ja tego nie rozumiem. I ja nie będę tutaj oceniał nikogo. Absolutnie, po prostu zostawię wam to w komentarzach i jestem ciekaw, jak się ułoży kciuk w górę, kciuk w dół, kto jest za czym, czy my robimy dobrze, czy inne warsztaty robią dobrze, bo kiedy takie sytuacje wychodzą na jaw i my, tak jak w tym Passacie, który tam pokazywaliśmy wam kiedyś, albo przyjechał klient i na tyle wyeksploatował auto, że tarczę hamulcową wyjęliśmy i odpadła, została reszta części. No ale już to zrobiliśmy.
No przecież nie działa prawo wstecz. Albo ten gość, co z Passata przyjechał, co wszystko tam było trytkami powiązane, poklejone, po trzy sprężyny powkładane, wypadł z tworzeń wahacza przed warsztatem. Wypadł, tak było wypracowane zawieszenie. Ja po prostu się zastanawiam i nie wiem, może przyznacie mi rację, a może zhejtujecie i naplujecie na mnie, bo mnie nie lubicie, że faktycznie, jeżeli nie stać nas na eksploatację pojazdu, to go po prostu nie nabywajmy. Bo może się okazać, że kupując te gruzy po 900, po 1000 zł, które o ile czasami takie Twingo jak kupiłem, wcale nie było Stasiu gruzem, prawda? Jeździło, skręcało, miało hamulce, nawet było spoko, serio spoko. Matiza też kiedyś kupiłem za parę złotych i był spoko. No korozja, to wszystko, okej, okay, rozumiem. Ale to w razie wypadku to siebie zabijesz. To chyba, że z kimś jedziesz, no to znowu tego kogoś. Ale dobrze, liczę, że sam jeździsz i taką korozję. Ale o ile w samochodzie nic nie nadaje się do jazdy, to jakie my jako warsztaty mamy narzędzia do tego, żeby z tym walczyć? Skoro stacje kontroli pojazdów, i to do was mówię, do wszystkich tych, którzy tak robią, wypuszczają bombę śmiertelną na kółkach, to co ma warsztat zrobić w tej sytuacji, kiedy klient jest oporny, mówi, nie, on jedzie stąd. On tego nie będzie robił, a my mu nie będziemy mówić, co on ma robić. Jak my mamy się zachować? Jak wy byście się zachowali? Czy wasz kręgosłup moralny pozwoliłby wam spać spokojnie w takiej sytuacji? Czy jak wy byście zareagowali? Bo jestem po prostu ciekaw waszej opinii jako 1,5-milionowej publiczności prawie. Bo to jest temat, który i nieraz z Robertem jeszcze jak z Finapu nagrywałem i nieraz z innymi warsztatami poruszałem. I teraz mamy już oddziałów tak naprawdę Szemud, Kościerzyna, Wrocław, Kielce, Szczecin. Otwieram Łódź, Katowice, Lublin. Otwieram Poznań jeszcze w tym roku i otwieram Elbląg i otwieram tak naprawdę jeszcze Koszalin. I z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiam o takich sytuacjach, że to może ich czekać. I to oni muszą wybrać, co się stanie, bo pfu, naprawdę pfu, odpukać wymalowane. Moralnie postawcie się na moim miejscu jako właściciela sieci. Moralnie postawcie się na miejscu franczyzobiorcy, który jest właścicielem oddziału, pilnuje tego oddziału. Moralnie postawcie się na miejscu każdego mechanika i warsztatu przydomowego, który nie wykonał takiej, znaczy, który wypuścił takie auto od siebie, bo klient nie chciał. Moralnie postawcie się w sytuacji, kiedy samochód, nieważne gdzie wyjechał, wyjechał tu na rondzie, pieszy wszedł mu na ulicę, on zahamował i potrącił, zabił człowieka, wyjeżdżając od was. Wy byliście ostatnią furtką, która mogła powstrzymać nieodpowiedzialność tego człowieka. Moralnie zastanówmy się, czy mówienie w takiej sytuacji nam, warsztatom, czy pojedynczym mechanikom, którzy świadczą usługi, że my nie jesteśmy od tego, żeby egzekwować prawo, tylko ten przegląd był od tego, bo był tydzień temu robiony i tak go robiono. Czy my jesteśmy od tego? Kto jest od tego? Czy my powinniśmy wezwać policję? Czy jak my powinniśmy się zachowywać? Oczywiście w większości przypadków nikt tej policji nie wzywa. My po prostu staramy się uświadomić tego klienta o tym. Ale co będzie w sytuacji, kiedy naprawdę za tym rogiem on kogoś zabije? Albo siebie zabije? Czy wtedy my jako warsztaty, wy jako mechanicy, wy jako warsztaty, czy wy jako klienci, którzy tak robicie, będziecie mieli spokojne sumienie? No jak już siebie nie będzie, to nie będzie go miał w ogóle. Kto będzie miał pretensje? No auto wyjechało ode mnie z warsztatu, nie zgodził się na naprawę, zabił się. To jest problem, z którym chciałem pogadać taki piątkowe popołudnie, bo to nie tylko mechanika pojazdowa. I wiecie, nieważne kim jestem i co robię, jak daleko doszedłem, czy blisko, czy uznajemy się za durnia, czy nie. Czasami po prostu to jest taka normalna ludzka filozofia. I w tym przypadku nie wiem, kto się ze mną zgodzi. Jakby to była afera na wykopie, to też by się podzielili wszyscy. Pół na pół by się podzielili, że co mi ten idiota będzie mówił, czy wezwać policję, czy nie. Ten chyba wątek w ogóle też był na wykopie i też ludzie się tam podzielili. Bo no jak my mamy zareagować? Wiecie, z jednej strony ci, co nie będą mnie lubili i mojego warsztatu, będą pluli, że chcieliśmy wyłudzić pieniądze. No to była ostatnia rzecz, jaką chcieliśmy zrobić. Ale na każdy inny warsztat, który tak zrobi, też tak ludzie powiedzą, że chciał wyłudzić pieniądze i zmusić klienta do naprawy. Nie. Taka nasza reakcja wynika tylko i wyłącznie z czystego sumienia. Żeby mieć to czyste sumienie. I ja nie wiem, my nie możemy być od tego, bo prawo nas nie zobowiązuje w żaden sposób, a może by zobowiązało wreszcie, że jak jest taka sytuacja, to warsztat niezwłocznie powinien poinformować kogoś tam. No bo jak my mamy to robić? Do końca nie ma regulacji prawnej. Ale jest obowiązek moralny.
Jaki obowiązek moralny? A, już tłumaczę. Jeżeli odbijacie mi piłkę, bo tak dużo w komentarzach odbiliście piłkę, że to nie nasza sprawa. Od tego jest drogówka, od tego są stacje kontroli i tak dalej, i tak dalej. Po pierwsze, stacja kontroli go wypuściła, wzięła za to hajs na lewo. Po drugie, bardzo rzadko jest sytuacja, w której on akurat spotka patrol policji. Po trzecie, sytuacja jest bardzo prosta. Widzicie, że gość urżnięty, osobna sytuacja, urżnięty, wsiada do auta, ledwo kieruje, wsadza kluczyk, tak? Ledwo ten, odpala i nagrzany i pijany jedzie. To wszyscy ci, którzy mówią, że my nie powinniśmy reagować, rozumiem, że jak widzą pijanego kierowcę i są pewni, że jest pijany, to mówią, przecież to nie nasza sprawa. Grażyna, jedźmy dalej. Nie nas zabije. Olejmy to. Tak robicie? Tak robicie? Czy nie? No bo i to jest patologia. I to jest patologia. Czyli jak widzisz pijanego kierowcę lub naćpanego, wyszedł, jeszcze koks mu tu spod nosa, że zwisa, to ty co robisz? Przecież od tego jest policja. Przecież co? Obywatelskie zatrzymanie. Obywatelskie zatrzymanie, Stasiu. Ale przecież ty nic nie rób, bo nie bądź społeczniakiem. Co ty byś na psykoblewo? No co, ty byś sprzedawał? Niech on się zabija i odpowiada. To we mnie narasta. I to jest taki konkluzja tych wszystkich przypadków. A tych przypadków nie były trzy. Ich było kilkanaście na dwóch moich oddziałach. I tych należących tutaj, pierwszych, co otwierałem. I na franczyzowych już było ich kilka. Albo kilkanaście na wszystkich łącznie. I po prostu nie życzę. No, nie życzę nikomu takiej sytuacji, bo kurde, nikt cię nie chce zmusić, żebyś to u mnie zrobił. Ale postaw się w mojej sytuacji. Kiedy przyjeżdżasz na diagnostykę chrupkiem, który nie powinien w ogóle istnieć, nie wiem, serio nie wiem, może po prostu zostawię tą dyskusję w komentarzach, może za bardzo obleciałem w piórka. Ale ja nie obleciałem w piórka. Ja 7 lat temu, kiedy zakładałem kanał, tak samo mówiłem. Jak mnie nie stać było na naprawę, to się zacząłem uczyć tej mechaniki. Ja nie jestem mechanikiem, się zacząłem jej uczyć. Stworzyłem sieć warsztatów, bo wy mnie prosiliście o to. Bo wy chcieliście, żeby było czysto, jasno i klarownie. Kiedy jest czysto, jasno i klarownie, jest źle. Ja mam protokół, ja mam checklistę, ja mam na tej checklistie, co w tym samochodzie było do zrobienia. A potem za rogiem, kurde, kogoś zabijesz i no, w sumie wiedziałem. W sumie przecież nie pucuj się, nie? Nie wiem, nie umiem, no, jakby jest mi smutno z tego powodu, bo to bardziej na vlogach u siebie, na prywatnym kanale Michał Sionowski poruszam, ale może totalnie się mylę, może wy sobie to wyjaśnicie w komentarzach, kto jest za, kto jest przeciw, oceny góra-dół też pokażą, bo ja uważam, że każdy warsztat w Polsce, każdy mechanik, każda osoba mająca styczność z taką rzeczą powinna zareagować tak jak na pijanego kierowcę, naćpanego lub agresywnego. Powinna zareagować. Nie jesteśmy od tego, żeby wyjść z samochodu, bo ktoś tam zajechał drogę i bić go pałką po głowie, aż zginie. No, ale trzeba reagować. Nie możemy dopuszczać do tego, że gość, który idzie na czworaka do auta, wsiada w niej, jedzie do domu, my nie zareagujemy. Bo jak coś się stanie, to tylko my o tym wiedzieliśmy i nasze wyrzuty sumienia i nasza moralność nam nie pozwoli przetrwać normalnie bytu. Będziecie cały czas o tym myśleć. Jakbyście grubej skorupy nie mieli, cały czas będzie wam ta sytuacja przed oczami. Cały czas. Dwa razy w życiu jechałem za pijanym i dwa razy w życiu siedziałem na linii, jak ten kapuś. Prowadziłem, gdzie jest policja i tak dalej. Nie dało się zrobić obywatelskiego, bo nie mogłem dogonić, ale jechałem za, aż policja mnie przechwyciła. Wtedy miałem jakieś spokojne sumienie, że tak się stało. Jest taką bombą na kółkach, bo też nie mówmy, że ktoś ma bombę na oponie. No nic się nie stało, powiedziałem, nic się nie stało. Ale kiedy podnosisz auto i koła tak latają, kiedy nie ma hamulców. Pamiętacie taki odcinek dziwnych historii warsztatowych, gdzie podnoszę auto, a tam przewody są tak zagięte, tarć już nie ma i wszystkiego innego? Jakoś tam dojechałem, to zróbcie mi to. Wow. Wow. Nie wiem, zgadzasz się? Kciuk w górę. Nie zgadzasz się? Kciuk w dół. Nie zgadzasz się? Weź chociaż raz w życiu tak normalnie uargumentuj to w komentarzu, bo może my mamy zły punkt widzenia. Ja chcę poznać wasz punkt widzenia. Ale zgadzasz się? To też weź tą klawiaturę i powiedz, z czym się zgadzasz. Bo nie ze wszystkim musisz się zgadzać. Albo w ogóle nie musisz się z tym materiałem zgadzać. Tyle. Kochani, kciuk w górę, jak pomogło, kciuk w dół, jak się nie podobało. To jest bardzo proste. Subskrybuj, żeby być na bieżąco, jeżeli jesteś z moją ideą. W linku w opisie filmu znajdziesz całą sieć moich warsztatów i my się nie boimy negatywnych opinii, absolutnie. No jeżeli coś spieprzymy, to spieprzymy. No jeżeli jest na reklamacji, na gwarancji, przyjmujemy, robimy. Każdy bierze to na klatę.
To nie miał być warsztat idealny, bo chociażby nie jesteśmy producentem części. Jak komuś się zerwał świeżo założony od nas pasek, bo był gównianie wykonany, no to my za to nie odpowiadamy, ale że my to robiliśmy, my część sprzedawaliśmy, to za to odpowiadamy, ale obciążamy dalej producenta. No na tym to wygląda. Chciałem zestandaryzować wszystko i udało mi się. W każdym miejscu w Polsce tak samo wszystko wygląda. Ta sama procedura jest przy wymianie tarcz, klocków, przy dokręcaniu śrub. Starałem się jak mogłem i nie chcę porzucać tej myśli, chociaż czasami mnie to tak moralnie odpycha. Dobrze, słuchajcie, czas na blok reklamowy, czyli po prostu do końca roku trwa promocja na Mubi.pl i to dobrze o tym wiecie, bo nie musicie do tego miejsca dochodzić, to tam możecie się pożegnać, ale ci co są, to nie posłuchają, bo no właśnie, ubezpieczenie. To jest kolejna rzecz, którą powinniśmy mieć. Jeżeli ktoś już jeździ bez ubezpieczenia i się na tym naraża, bez takim partyzantem, że wali go fundusz gwarancyjny na kilka tysięcy i kara za kilka tysięcy, spoko. Ale pamiętajcie, że jeżeli mamy, to możemy powalczyć o to, żeby było tańsze. I po to są takie strony jak Mubi.pl, porównywarki ubezpieczeń OCAC, które mają rocznie różne promocje. W zeszłym roku była inna, w tym roku jest inna, a w przyszłym roku, wiem, z Adamem rozmawiałem, jeszcze będzie inna. To właśnie. Mubi.pl. Czym jest Mubi.pl? Właśnie, do końca roku trwa promocja na Mubi.pl i o ile cały rok zeszły było Mubi.pl z nami, o tyle w tym roku były naprawdę fajne akcje, dlatego że Mubi wspierało przede wszystkim akcję ponownego odkupienia E36 dla widzów. Mubi zrobiło też swoje Q7 moimi rękami dla widzów i to było bardzo fajne. O tyle promocja na Mubi cały czas trwa i to jest nie tylko 150 zł za to, że kupicie sobie polisę na stronie, jeżeli będzie Wam pasowało, ale czym jest Mubi.pl? Mubi.pl to jest porównywarka ubezpieczeń OC, AC, NW. Wystarczy wejść w podany link w opisie, wprowadzić dokładnie, rzetelnie dane Waszego samochodu, obliczyć składkę, ułożą one Wam się od najtańszej do najdroższej. Jeżeli będzie Wam pasowało lub będzie konkurencyjna dla tej stawki, co macie od Waszego agenta ubezpieczeniowego i zakupicie z tego linku, to na Wasze konto w ciągu kilkunastu dni wraca 150 zł. Ale czy to koniec? Nie, oczywiście, że nie. Dlatego, że ta promocja to jest jedna część. Druga część jest taka, że dostajecie malutki kodzik, który możecie polecić znajomym. Jeżeli ci znajomi z pomocą tego kodu kupią również polisę na Mubi, to jasne, że dostaną zwrot, ale Wy za każdego znajomego dostaniecie 50 zł. Sumarycznie może uzbierać Wam się aż 2000 zł ze wszystkich promocji. Właśnie, czy to działa na pierwsze auto, na drugie, na trzecie? Wszystkie informacje macie zawsze, jak w każdej promocji, na stronie, w warunkach i regulaminach promocji, tak samo jak konkursu. Zatem klikajcie i biegajcie sobie i zobaczcie, czy Wam się opłaca. Kończąc, po prostu skończę. Bez żadnego słowa w komentarzu. Mam nadzieję, że merytoryczna dyskusja się wywoła. A jak nie, to trudno. Nie wiem. A po prostu przerażony jestem w takich sytuacjach, kiedy jedna z widzek tam we Wrocławiu napisała, że kiedyś to byłeś fajny, teraz rżniesz pozera, mówisz innym, co mają robić i tak dalej, a może chłop po prostu nie miał na naprawę. No to mówisz mi tym samym, że miał po prostu kogoś innego zabić? Mówisz mi, że kiedyś byłem taki, a dziś jestem taki? Nie. Ja się nie zmieniłem. Zmieniło się wszystko dookoła, urosło, ale moje zdanie jest niezmiennie to samo od 6-7 lat. Jak nie było mnie stać, to sam naprawiałem. Jak naprawdę auto było za drogie, to nie szpanowałem jelenia, tylko w końcu sprzedałem i kupiłem tańsze. Tyle. No tak uważam. No, jeżeli jest mi potrzebne, to po prostu, no, nie wiem, może bawimy się w innej piaskownicy w takim razie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku niedzielnym, bo będzie bardzo fajny i będzie zrobiony taki trochę z jajem i dydaktycznie, więc trzymajcie się. Miłego piątku, soboty i do zobaczenia w niedzielę o 12. Cześć. Cześć wszystkim! Piątek tygodnia, koniec i początek. No tak, jeszcze raz zacznijmy. O, tak się tutaj skulę.